Jest już z nami gość zapowiadany, autor tekstów, kompozytor, wokalista, gitarzysta. I tu, jak się musiał ta kartka właśnie mieć, bo tych tytułów jest dużo. Współzałożyciel wielu zespołów, a przede wszystkim świeżo upieczony emeryt Edek Sikora. Witam serdecznie. Cześć. Bardziej no, pomyśleć, że dostaniesz 13 emerytura zaraz, jak ty taki promieniejesz. No, koszulka lidera teraz, nie? Słuchaj, tak zupełnie poza protokołem, nie? Bo to chodzi o to, opłaca się przechodzić na ta emerytura? Będzie te 2000 euro, ty na RODOS, a tam Brief Trigger, dobry panietku. Że to jest wszystko, wiesz, kwestia czasu. 2000 euro będzie, jak euro jeszcze spadnie bardziej. A złotówka pójdzie do góry, no to są szanse. Są szanse, yeah, są szanse. Dobrze, moi drodzy państwo, to o tym, czy opłaca się, czy nie opłaca się, o kompozycjach i nie inno, a przede wszystkim o beneficie, już za chwilę z moim gościem. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Dobrze, Edek, to wracamy do tematu, czyli twój benefic artystyczny, ale widzę, że postawa już jest taka... Wiesz co, jak się całe życie miał piosek w rękawach, to teraz mogę, wiesz, MCF kapsi, bo już nie muszę robić, nie? Słuchaj, skoro benefic, to z tego, tak jak my sobie tutaj to wszystko podsumowali, wydawało mi się, że jest jeden z takich najbardziej uprawnionych do tego, żeby takie święto się mogło odbyć. Autor tekstów, mnogo tekstów do utworów muzycznych, kompozycji troszkę mniej, ale też się zdarzyły. Wokalista, gitarzysta, artysta estradowy. No panie, szacuneczek tutaj się oczywiście należy. No, ale powiedz mi, czy ty pamiętasz ten swój pierwszy popełniony tekst do kogo? Pamiętam, to taki mnie zachęcił do tego taki mój kolega Marek Marczak, taki typ intelektualisty, wiesz jak, nie? Ja łaził do zawodówy, on do liceum, tam wtedy były takie czasy, do liceum się chodziło, fajka się krużyło i było się, wiesz, oczytanym. No i razem my tam próbowali coś grać i on mówi, wiesz co, ja mam pomysły, ale nie umiem tego, wiesz, że ty spróbuj, nie? No, mieliśmy taki pomysł na rock opera. No i taki pierwszy tekst powstał, on potem powędrował jakby dalej w świat. Kółko zębate, taki utwór. A pamiętasz jakieś tam słowa z tego jeszcze? Ja taki był, wiesz, to chodziło o takie społeczeństwo przyszłości, wiesz, takie futurystyczne sprawy. Jestem kołem zębatym, mam 23 zęby, nie? Ja wiem wtedy... trochę więcej, ale tak, wiesz, on to skojarzył, nie? Pierwszy tekst, czyli to jeszcze czasy szkoły średniej, a potem to już szło coraz częściej? Bo potem już była potrzeba, wiesz, no, zespoły powstawały, no graliśmy covery, ale zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby robić swoje, nie? Żeby coś po nas zostało, tłumaczyłem zawsze chłopcom, mówicie co, no fajnie się gra, nie wiem, rockowe kawałki, ale chodźcie coś, robimy swoje, nie? No i to wtedy tam, że zrobił może, nie wiem, z 30-40 kawałków takich rockowych, bluesowych. No potem było długo nic, aż Manek mnie zagarnął do tych klimatów takich właśnie śląskich, hematowych. No i tu się zaczęło, taki rozsypał się worek z tekstami. Bo najpierw do Edmansa na trzy płyty, no a potem się zaczęło tam Karpowicz, do tego jeszcze będę tak wracać. Dalej, powiedz mi, z tych pierwszych tekstów, jak wiesz, no bo to młodzi ludzie, żeście wtedy byli, to różne pomysły przyłażą do głowy. Jakżeś napisał 40 tekstów, koledzy byli zadowoleni? Czy czasem się zdarzało, coś. Nie, na ogół powiem ci, ja byłem zaskoczony tym, że nie, no im się to podobało, ale na przykład jeździł już na różne warsztaty i tak dalej, no i na jednym z takich festiwali, no to bodajże Kondratowicz to był facet, który napisał bardzo dużo, bardzo dobrych tekstów. Wziął mnie jako do pomocy przy udzielaniu rad innym kapelom, jak te teksty pochytać, nie? Także dla mnie to było wielkie wyróżnienie, nie? No. Także wtedy, że ktoś tak uwierzył, że wiesz co, jak ci to tak łatwo przychodzi, no to pisz, nie? Pisz. No i... tak, wiesz, po kolei to się, wiesz. I że siedział, pisał i napisał. Ja. Edek Sikora razem ze mną, o pisaniu właśnie już za chwilę. Kochaj mnie, póki ja nie wypalę się.
Edek, dzisiaj się kręcimy cały czas wokół ciebie, wokół twojej twórczości, wokół tego benefisu. No i takie pytanie chyba, Kerem, musi paść, bo czy to już można nazwać zawodem, jak się pisze teksty? No bo wiadomo, kończy się szkoła informatyczna, jest jakimś informatykiem, budowlanym, murarzem i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest właśnie z takim zawodem autora tekstu? Idzie się tego pisania w ogóle nauczyć? Znaczy myślę, że zasad można się uczyć, ale i tak to jest zawód, można z tego żyć, bo wielu ludzi z tego żyło, ale poza warsztatem, poza odczytaniem i to jednak trzeba mieć taką zdolność, to jest zdolność syntezy. To jest ja na przykład mam tak, że mam jakoś widzę te jakieś tam sytuację i próbuję to nazwać i jeszcze w dodatku zrymować, nie? Także tutaj na początku głowa paruje i za każdym razem tak jest, ale czy bym kogoś nauczył pisania? Nie, to jest tak jak, to nie jest tak jak z jazdą na rowerze, nie? To jest coś tam oprócz tego rzemiosła, jeszcze coś, co mi Wodzia dała i no, tego się nie przeskoczy, nie? Czyli można, nawet nie można, a trzeba to coś mieć, żeby pisać. A jesteś w stanie już przy takich doświadczeniach, jakie masz, kiedy czytasz czyjś tekst, kogoś, kto zaczyna, próbuje, raczkuje, powiedzieć mu z całym szacunkiem, ale daj się pokój, albo wiesz co, idziesz w dobrą stronę i widzisz taką iskierkę nadziei w tym. No, znaczy powiem tak, że zdarzało mi się to pora razy. Wiesz co, widzę na przykład ktoś idzie w kierunku oklepanych zwrotów albo wali komunały takie, że już wszyscy o tym pisali. Poza tym jakiś używał takich określeń, nie wiem, no tak jakbyś do dziochy powiedział, czy mogę ci zaproponować pocałunek, no. Wiesz o co chodzi? No rozumiecie. Jest tyle słów, niedopowiedzeń i tak dalej, że jak ktoś tego nie czuje na początku, to już tego nie poczuję. To już nie poczuję, bo to jest kwestia tam, no, jest tysiąc problemów. Na przykład raperzy inaczej to czują i to jest ich estetyka, a w pisaniu takich tekstów, powiedzmy sobie, na ten rynek, no to też trzeba się trzymać jakichś zasad, co innego są wiersze, tutaj jest dowolność, nie? No, jest druga rzecz taka, czy trafi się tym. No właśnie to, że chciał też do powiedzieć, odbiorcy, nie? To raz, że trafisz musi do odbiorcy, a dwa jest sytuacja taka, że ty to piszesz na zlecenie. Czyli ten ktoś, kto chce ten tekst, to też go musi poczuć, nie? To jest podstawa, bo wiesz co, moja rola, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie się kończy po napisaniu tekstu, a on będzie, jakby to powiedzieć, sprzedawał swoją twarzą, swoją osobą, jakby on musi to obronić, nie? No i powiem, że dość często jest tak, że jestem zaskoczony, że z takiego średniego tekstu, który ja tak oceniam, że średni, ktoś swoim wykonaniem zrobi wow, nie? A czasami też tak jest, że on pisze zarąbisty tekst i no niestety wykonawca spłaszczy to, nie wyczuwa, nie udźwignie tego wszystkiego. Nie umie tego zinterpretować, nie? No i wtedy mi szkoda, no ale jak Godosz pisze na zlecenie i oddaje to dziecko i już potem nie mam na to wpływu, nie? Dobrze, słuchajcie, o tym pisaniu, bo to bardzo szeroki temat. Już za chwilę dalej klachać będziemy. Zakochany jestem w tobie, moje serce płonie co dzień. Zanim płomień zagaśnie, zdecyduj się. Edek, pora rzeczy na temat tego pisania już my sobie też powiedzieli, ale też już padło to określenie, że trzeba mieć to coś, a to coś też bardzo często nazywa się venom. Bo tak przynajmniej zawsze go dają artyści, że oni czują ta wena, wtedy się dają do pisania. I w ogóle jak u ciebie jest z tą weną? Kiedy ty, ona tak nagle cię zaskakuje? Czy w ogóle jest tak, że ona nie odchodzi od ciebie, że ty durz z ołówkiem i durz coś tam piszesz i szkrobiesz i w ogóle? Znaczy powiem ci tak, jakby się tylko zdawał na to, czy ona przyjdzie, czy nie przyjdzie, to powiem szczerze, skończyłby na 10 tekstach, nie? Bo to jest bardzo kapryśne zjawisko, ta wena, ona się pojawia, ale nauczył, że jakby ją do siebie przyciągać. To jest to, że musisz sobie stworzyć warunki, trochę spokoju, trochę się wyciszyć, nie wiem, jakiś dobry film obejrzeć, jakąś książkę przeczytać, żeby się wprowadzić w taki nastrój,
fantazjowania, że umiesz myśleć dzień no o taki tym... Taki trans. Ja, no to jest w pewnym sensie coś takiego, że ta rzeczywistość typu, że rachunki do zapłacenia, że mysza łazi po kuchni i szczylo garkami, to jest, no wiesz, że to jest, ale jakby skupiasz się pomału na temacie, nie? No i ta wena wtedy, ona jak widzi, aha, mam lodowisko, to przychodzi, nie? I po prostu trzeba stwarzać warunki do tego, nie? Bo często jest tak, że ta wena czasami się pojawia gdzieś w nieodpowiednim czasie, nieodpowiednim miejscu. Ja już mam sposób na to, żeby to tam jakaś zanotować szybko, jakaś nawet do telefonu zaśpiewać czy ten, ale to jest ulotne zjawisko. Jak nie ma warunków, to ktoś cię zagodo, ktoś zadzwoni i bezpowrotnie to znikło na jakiś czas. Nie? A było tak w twoim życiu, że siadłeś, masz wszystkie warunki spełnione, jakie ino szło? I siedziałeś i nic, i pusto kartka. No często tak jest, bo no, próbuję też kusić los, zacząłem coś tam pisać, ale to na ogół praktycznie nic z tego nie wychodzi, bo no, nie zmusisz tego, tej weny naszej kochanej, tej muzy, żeby ci siadła na glacy. Tylko tak, no, można zaprosić, można stworzyć warunki, Ale czy ona przyjdzie? Tako kapryśno jest. Tako kapryśno jest, no i tyle. Dobra, my kaprysić nie będziemy, już za chwilę powiemy sobie troszkę więcej na temat tego benefisu, bo to ważne wydarzenie jest. Jakże wspominam, pochylamy się nad 8 października, bardzo ważna data w kalendarzu. To jest Chorzowskie Centrum Kultury. Tutaj mam napisane, że tak, Edek Sikora i jego goście. A gośćmi mają być Bernadeta Kowalsko, Damian Holecki, Andrzej Skaźnik, M-Band, Happy Jędrowski Show, Harmonik, Karpowicz Family, Kasia ES, Kolend, Jula, Piotr Hercina, Team Fabian czy Zespół Bez Nazwy. Jest jakiś klucz, według którego żeś dobierał? To są artyści, z którymi żeś najczęściej współpracował? Tworzyłeś im teksty? Powiem tak, że jedno i drugie. Bo wiadomo, tu jest mój benefis, z czego się bardzo cieszę, ale też trzeba zadbać o to, żeby przyciągnąć ludzi na ten koncert, nie? Także na przykład miałem do wyboru jakiegoś wykonawcy, który tam zaczynał coś i napisałem mu, nie wiem, na 3 płyty, ale on jakoś nie wypłynął, no to, a miałem, wiesz, po drugiej stronie na przykład Damiana Holeckiego, no to wiadoma rzecz, że tamten by chętnie wystąpił, ale no to już są potem takie decyzje, w związku z tym, że też mam jakieś doświadczenie w organizacji koncertów. Wybór był prosty, nie? No i to akurat na scenie się znajdą no, ci, których raz się udało zaprosić, no bo właśnie ci, co dużo grają, to z racji tego też czasami są problemy z terminami, nie? Na przykład dlatego nie przyjeżdża Chris Oxford Duo, bo ma akurat koncert w tym czasie, no i trudno, nie odkręci. No, też chciałem zaprosić z Niemiec towarzystwo, no ale to są znowu problemy logistyczne. U nich jest tam, wiesz, która przykręcona śruba. Mogą nie przyjechać, a nie chciałbym, żeby ludzie byli zawiedzeni, którzy na przykład kupili bilet na Antigo Lucia i by ich nie było, nie? No, a innych wykonawców, tak, tych, którzy się nie znajdą na scenie, to po prostu zaproszę na widownię. Kto będzie chciał, to przyjdzie. Będę się bardzo cieszył. Nie? Edek, ale jakże wymienił tych artystów, to nie jest lista, którą należy zamknąć do tych, żeś tworzył i koniec, bo ta lista jest dużo szersza. Jest dużo szersza, dlatego godzę, że no, tych akurat udało mi się zaprosić na scenę i więcej jakby po prostu ze względów logistycznych, żeby koncert nie był na zasadzie w los, wylos. I nie trwał 6 godzin. Ja. I nie trwał 6 godzin, po prostu no, z bólem serca. Po prostu wybrało się taka mała grupa w sumie, żeby to miało jakieś swoje tempo też pod względem repertuaru, żeby było zróżnicowane, a innych, których też bardzo kocham, to zapraszam na widownia, nie? Dostaną zaproszenia i czy skorzystają, czy nie, nie wiem, ale da się cieszył z każdego, co przyjdzie, nie? Także teraz już wiecie, co robić, zaglądaj do skrzynki, bo może takie zaproszenie do was właśnie przyjść. Edek Sikora, za chwilę się będziemy żegnać, za chwilę podsumowanie. Zostańcie z nami.
Ja tak, jakby my o tej wenie, o tym pisaniu zaczęli tak klachać, to richtig zajęłby nam to nie jeden, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć, nie piętnaście, nie dwadzieścia odcinków. To mogłoby trwać, trwać i trwać, te nasze takie wspólne klachanie. Ja cię zapraszam na działka, mieszkaj spać. I tam się siedniemy i się poklachamy. Dzisiaj no też taka pigułka podsumowująco troszkę to, co się będzie działo tego 8 października. Ale skoro podsumowanie, to czego ty, Edek, oczekujesz od tego koncertu? Jaka już jest wizja w tej głowie nakreślono? Czy jest już, wiesz, taki zarys scenariusza? Jak byś chciał, żeby to wyglądało? Znaczy, wiesz, no, są zarys scenariusza, może go nie ma jeszcze, ale jest pomysł taki, żeby nie przegadać tego, bo przy takich okazjach, jak zauważył, bywając na takich benefisach, że jest za dużo celebry, nie? Moim zdaniem, jak się uda, jak będziemy to robić z producentem, z Jasiem Musialikiem, to będzie w tempie, będzie kolorowo, będzie wesoło. Czyli coś w takim już nawet stylu rewi taki. Też. I użyjemy tam według możliwości HCK-u, Chorzowskiego Centrum Kultury, trochę tej techniki, która jest dostępna, żeby po prostu dopiero po wyjściu z koncertu taki widz powiedział: o ja, ja byłem na benefisie. Nie żeby mu to cały czas przypominać przez cały ten, tylko po prostu żeby to poszło od strzału, nie? A da się taki koncert zrobić, bo ty nieraz na takim byłeś, że człowiek nie wiedział, już patrzył, o już, nie? Że już się kończy. I chciałbym, właśnie na tym mi zależy, żeby się pokazać też trochę od takiej strony, że ludzie mnie nie znają. Bo nie jestem tylko autor tekstów i to, co powiedziałeś tam. Jestem Edek Sikora też, mam jeszcze różne inne. I tak samo ci wykonawcy. Coś próbuję z nich powyciągać więcej niż ten sceniczny wizerunek, nie? No i to by był mój taki pomysł na ten koncert, żeby ludzie go pamiętali trochę, nie? Coś czuję, że na pewno zapamiętacie Roztomili. Zapamiętajcie już teraz, ta data 8 października tego roku 2022. Chorzowskie Centrum Kultury. Szczegóły na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej. No to co? Teraz ta litania zaś polecimy. W naszym szlagierowym studiu autor tekstów, kompozytor, wokalista, gitarzysta, współzałożyciel wielu zespołów, po prostu Edek Sikora. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia dla wszystkich.